Cześć, Bartek Krzemiński, Ketron Event w studio muzyki.com. Słuchajcie, jako keyboardziści bardzo często na pewno używacie mikrofonów i używacie wokalizerów, które są w waszych instrumentach, tak? W Ketronie jest harmonizer, wokalizer autorski Ketrona, Ketron Voicetron. I mamy tutaj oczywiście podstawowe efekty, typu tam reverb, kompresor, ekwalizacja i tak dalej, ale to już jest nuda, nie będę o tym mówił. Fajniejszy jest sam harmonizer. I brzmi on całkiem, wiecie. Musimy o tym pamiętać, że harmonizer zawsze brzmi sztucznie. Żeby nie wiem co, to on brzmi sztucznie, ale sztuka jego używania polega na odpowiednim dozowaniu tego harmonizera, tak? Na końcówkę wyrazów, bądź też delikatne tło. I tutaj mamy, Ketron nam przychodzi z pomocą, bo na wierzchu, na panelu mamy wyciągnięty fader, wyciągnięty suwak od głośności harmonizera, przez co możemy sobie go dać tylko troszkę, żeby nam nie huknął i nie zagłuszył naszej wyjściowej barwy, nie? I okej, D-dur. No i to brzmi tak. To macie mój wokal przez mikro i tak to brzmi bez harmonizera. Sfałszowałem. Tak to brzmi bez harmonizera. Dajemy sobie troszeczkę tego Voicetrona i tak brzmi Ketron Voicetron. O, brzydko. Ale to dlatego, że ja fałszuję. Jeszcze raz. Tak brzmi Ketron Voicetron. Ale go może troszeczkę przyciszyć, nie? Już będzie lepiej. Don't tear my heart, my icky briggy heart. I just don't think he'd understand. And if you tear my heart, my icky briggy heart, he might blow up a cubist man. A tak brzmi z akompaniamentem. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Or you can tell your friends just what a fool I've been and have a joke about me on the phone. No to harmonizer. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow a bug up Cuba's man. Ketron Voicetron.